Jest z nami pan Andrzej Dubie, menadżer zespołu Deus Meus. Czy możemy mówić dzisiaj o nowym Deus Meus? Myślę, że na pewno możemy mówić o nowej płycie Deus Meus. Deus Meus cały czas jest ten sam, rozwija się dynamicznie i płyta w niebowianki, nowa płyta po 10 latach, czyli po 10 latach nowe pieśni uwielbienia w wykonaniu Deus Meus. Czy to jest nowy Deus Meus? Nie, to jest nowa płyta i nowe świetne koncerty. Dlaczego po 10 lat? Dlaczego tak długo musieliśmy czekać, aż tak wspaniały krążek ukaże się dopiero po 10 latach? Właśnie, żeby był tak wspaniały, to po pierwsze, a po drugie, w międzyczasie nagraliśmy i wydaliśmy płytę Trasa, czyli materiał zarejestrowany na jubileuszowej trasie 10 koncertów na 10 lat, Deus Meus, potem była płyta pieśni adwentowych i tak pomału dojrzewaliśmy, zbieraliśmy się, żeby nagrać całkowicie nową płytę z nowymi pieśniami uwielbienia. Skąd inspiracje tą muzyką, tymi tekstami, bo duża mieszanka gatunkowa? To na ten temat najlepiej jakby Marcin Pospieszalski, kierownik muzyczny, się wypowiedział. Z tego co ja mogę powiedzieć, to inspiracja jest z zamiłowania do muzyki, zwłaszcza tej muzyki polskiej, ludowej, do naszych tutaj korzeni. A dlaczego w niebowianki? W niebowianki, bo to są, rzucam w niebowianki modlitw, czyli rzucamy w niebo wianki naszych modlitw, stąd w niebowianki. Jakie wrażenia po dzisiejszym premierowym koncercie Deus Meus? Wrażenia to trzeba pytać publiczność przede wszystkim, bo nie będę obiektywny, ale no nieskromnie powiem, że łzami się kręciła wokół, kiedy widziałem tak żywiołowy Deus Meus i tak żywiołową publiczność. Jakie dalsze plany związane z nową płytą? Przede wszystkim plany sprzedażowe, aby się sprzedała, bo w ten sposób uda nam się sfinansować do końca. Plany koncertowe 29 maja, 29 kwietnia, 30 kwietnia, 1 maja gramy koncerty. Gramy też koncerty później w maju, oczywiście 26 podczas drugiego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Stężycy. I w czerwcu koncerty. W lipcu Strefa Chwały Festiwal i na przełomie września, października planujemy trasę koncertową Niebowianki Tour. Wspomniał pan o majowym koncercie w Stężycy. Czego możemy tam się spodziewać? Tam możecie się spodziewać przede wszystkim dużo, dużo radości, dużo, dużo energii, modlitwy i przede wszystkim nowych utworów z płyty Niebowianki. Bardzo dziękujemy.